Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, h2o.net, Shine Glass, płyn do szyb. Co do produktu, zapach taki sam jak H2O Textil, czyli ten produkt do zabezpieczania materiałów tekstylnych. Propozycja filmu się pojawi, a jeżeli się nie pojawi, to znaczy, że zapomniałem i serdecznie przepraszam za to. Teraz tak, co do płynu. Klasycznie, u mnie klasycznie, jeżeli chodzi o pokazanie na filmie, czyli klasyczne mycie, odparowywanie, trochę zabawy z wafelkiem chińskim i na końcu, wiadomo, tak jak to u mnie bywa, klasyka, wazelina techniczna na szybie, która leży na podwórku, cały czas zatrolona, przemyłem ją tylko, ma dużo rys i wskoczył właśnie, wbijałem w te rysy wazelinę techniczną. No i tutaj sobie średnio radzi. Musiałem dorzucić materiału. Porównanie oczywiście z moim ulubieńcem Detailers Magic i tutaj jest przepaść, jeżeli chodzi o domywanie i pracę tym produktem. Produkt nie jest zły, ale dla mnie szału nie robi. Na pewno nie brałbym go do wnętrza, jeżeli ktoś pali dużo e-papierosów. Ten osad będzie trudno zdjąć. Ogólnie jest go trudno zdjąć, a ten produkt na pewno z tym sobie tak bardzo dobrze nie poradzi. Dla mnie to jest taki produkt, który do klasycznego mycia. Umyłeś auto, przetrzyj szybki, świeże osady po wodzie jeszcze jakoś zbiera całkiem nieźle, ale te starsze nie ma szans, w ogóle nie ma mowy. Taki przyjemny płyn bez, można tak ująć, bez wyuzdania. O, w ten sposób. Jeżeli chodzi o płyny, no ciężko jest te filmy pokazać. Wytrzaskałem go trochę, tak, gdzieś będzie go z tyle w butelce, więc trochę się nim pobawiłem i w dalszym ciągu, może wrócę, w dalszym ciągu ulubieńcem jest Detailers Magic. No dobrze, dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że wytrwałeś do końca, co mnie bardzo cieszy. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!